Siemano, siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku robimy coś przemocarnego, a mianowicie przetestujemy nową jednostkę Ultimate oraz nową jednostkę Godly. Chodzi tutaj dokładnie o upgraded Titan Clockmana oraz o szef tutaj Clockmana. No i zobaczymy, czy są one tak mocarne, jak ludzie mówią. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji i zapraszam cię do oglądania. No dobra, ubierzmy sobie nasz skład i od razu na sam start bardzo dziękuję Merezek za pożyczenie tych dwóch jednostek, bo gdyby nie Merezek, no to po prostu nie miałbym jak ich testować. Bo Merez Sigma jak zwykle ma najlepsze jednostki przede mną. Ale to już klasycznie, ubierzmy sobie DJ-a. Ubierzmy sobie Astro jeszcze, Santę na pewno musimy jeszcze tutaj założyć. No i jakąś jednostkę na start, weźmy sobie tego Leprikona. Chociaż czy nam tu Astro jest potrzebne, no nie jestem pewien, ale okej, na start, żeby slowował, przyda się. I spokojnie widzowie, to nie jest jedyny odcinek z tym tutaj Ultimate'em oraz tutaj Godly, ponieważ mam w planach nagrać jeszcze z przynajmniej 5 takich odcinków, czyli szukanie ofek za tego Ultimate'a, za Godly szukanie ofek, zagrać Endless'a, właśnie dlatego wbiłem 8 rangę i mam 6 slotów, no i jeszcze coś tam się wykombinuje. Ale póki co tutaj nie gadajmy, wbijmy sobie na Palm Paradise'a. Pierwszy odcinek to jest takie testowanie tych postaci, więc wbijamy i zobaczymy, jak nim się gra. Dobra, jeszcze musiałem wrócić do lobby, bo zapomniałem, że tylko na Endlessie można 6 jednostek, na normalnym trybie nie można. Także Astro idzie do spanka, bierzemy tutaj Leprikona. Leprikon, pyk, ustawiamy elegancko. No i z takim składem możemy zaczynać naszą giereczkę. No co gramy? Mam nadzieję, że nie muszę wam mówić, na pewno autoskipa, tryb Nightmare, bo taki ultimatecik, no powiem tak, no będzie ich zjadał w całości, będzie ich połykał w całości, tak easy giereczka teraz będzie. Tak naprawdę gram tylko po to, żeby wam pokazać, jak ona wygląda i jaka ta jednostka jest przemocarna, plus mamy jeszcze tego Godly, który również jest przemocarny, ale tego dowiecie się dzisiaj. Dobra, na start to sobie na pewno musimy postawić Leprikona, żeby nie przegrać, więc postawmy go sobie trochę dziwacznie, ale w tym oto miejscu. Chociaż mogliśmy tam, bo te jednostki, no dobra, trochę zważywiłem już na start. Tradycyjnie ja zawsze co odcinek, jak coś widzowie warzywie, to już doskonale o tym wiecie. No ale póki co no, trzeba te Santy ulepszyć i zaraz drugiego Leprikona tu postawić, bo w tym miejscu to jest fatalnie. Chłopie, gdzie żeś ty się ustawił? W którym miejscu? Jemu się kierunki pomyliły, zamiast się tam ustawić na respie, to ustawił się tutaj. Jego będzie trzeba na start gry tu ustawić. O, tutaj, w tym miejscu. I zaraz tak zrobimy pyk. No nie, no brakuje mi tak mało. Dobra, teraz stawiamy. Teraz tak może zostać. Dobra, mamy 9 wave, 1468, dajcie mi jeszcze troszkę i myślę, że możemy już postawić naszą tutaj Godly jednostkę w tym oto miejscu i patrzcie, co chłop robi. Chłop respi Clock Spiderów, jeszcze pokażę wam jego damage. Range boost jest 15%, damage jak widzicie jest to 15 000, cooldown 0,5 sekundy, range 60, no sami zresztą widzicie, no przemocarne statystyki, plus może jeszcze tutaj cofać toaletę, dosłownie. Ja wam pokażę zaraz, jak to wygląda, idzie ja sobie taki Bassaf, mówię, Jezu, jaki on jest ciężki. Klikam to i wraca na respa i od nowa idzie. To jest przemocarne, tylko niestety raz na 10 minut możemy czegoś takiego użyć, ale to jest serio ultra przemocarne. Także ten Godly jest gigamocny, a co dopiero nowy ultimatecik, ale to też sobie go za chwilkę postawimy, bo 3500 dolców nie jest tak dużo, zaraz będziemy mogli sobie pozwolić. Oczywiście pewnie w tej grze nie uda mi się postawić 5, 10, 15, tak jak na Endlessie, ale postaramy się chociaż 3 postawić i pokazać wam, jak miażdżą te kiblarze tutaj. W sensie będą miażdżone, a nie miażdżą, one będą miażdżone, spokojnie. Póki co sprzedajmy tego Leprę i już myślę, że możemy go postawić. Postawmy go sobie tak gdzieś w miejscu takim, żeby było git. Myślę o takim miejscu, tylko czemu ja nie mogę postawić? Dobra, niech będzie tutaj, od razu go zaraz będziemy mogli ulepszyć, ale tak on już się prezentuje, cały na złoto. Co chłop robi? No po prostu zatrzymuje czas na 30 sekund i bije więcej wtedy damage'a, o ile się nie mylę. Na sam start bije już 10,5 tysiąca damage'a, range 50, cooldown 1 sekunda, ale jeżeli macie, jeżeli go ulepszycie na maksymalny level, bije prawie 90 tysięcy damage'a, jego range wynosi 80, cooldown 0,5 sekundy, to jest przemocarny, plus wy nie wiecie, ten upgraded Titan Clockman, patrzcie to, usuwam Leprikona i normalnie dodaję tutaj na przykład mojemu Godly, jeszcze nie dodaję, czekajcie, muszę go ulepszyć, no dobra, trochę brakuje. Ale chodzi o to, że ten upgraded Titan Clockman dodaje również range'a, tak samo jak działa jak Leprikon. Dosłownie 15% range'a dodaje jednostkom, to jest przemocarne. Leprikon nie jest mi do niczego potrzebny tak naprawdę teraz. A jeszcze jak dodamy tego DJ-a, to dopiero ziomek będzie ciorał tutaj wszystkich. I tak sobie zrobimy, od razu sobie postawmy DJ-a, na razie nie ulepszamy, bo nas nie stać, ale zaraz sobie tu wszystko poulepszamy.
Póki co, czy jest jakieś zagrożenie? Nie, no chillera totalna, nie ma czym się tutaj przejmować, dajemy radę. Tego Godly możemy zaraz też ulepszyć, bo na start nie jest on jakiś mocarny. Fajnie, że wypuszczę tutaj te Clock Spidery, bo mają po 20 tysięcy HP, ale to nie jest jeszcze jak dużo. Uwierzcie mi, to nie jest dużo. Dopiero jak go sobie ulepszymy, te Clock Spidery będą miały jeszcze więcej HP. I w sumie też tak zróbmy. I patrzcie to, jeden Clock Spider, 50 tysięcy HP. Na takiego Endlessa, na przykład takiemu Giant Blind Toiletowi zada bardzo dużo. A jak ich sobie postawicie jeszcze więcej, to tak naprawdę takie Clock Spidery mogą zrobić mega duży damage, ale to za chwilę wam też pokażę, bo sobie też ich więcej na pewno postawimy. Tylko póki co jeszcze te Santy muszę ulepszać, nieznośne Santy, nienawidzę ich. Czy ja chcę ulepszyć sobie Upgraded Titan Clockmana już powoli? Czy ja chcę to zrobić? Chyba jeszcze nie potrzebuję, to tego nie robimy. Pokazałbym wam, jak wygląda ten Ultra Time Stop, ale to musi być jakiś silniejszy przeciwnik, chociaż dobra, pokażę wam, patrzcie, na 30 sekund zatrzymujemy czas, tutaj nasze jednostki nawalają w kiblarza, te kiblarze stoją, nic nie mogą robić, dosłownie to jest przemocarne. Zwłaszcza jak gracie Endlessa, bo ja sobie wczoraj grałem Endlessa, to zatrzymujecie sobie tak czas, jak już są jednostki przy bazie, możecie jeszcze cofnąć bossa i elo i gracie od nowa i wygrywacie. Mi wczoraj te właśnie ultimate'y mega uratowały 4 litery. Byłem na 100, chyba 15 wave, szedł pumpkin, a ja tak mówię, o, poczekaj kolego, zastopuję cię, potem go cofnąłem na respa i elo. Także serio, te ultimate są przemocarne, póki co mam ulepszone wszystkie nasze santy, no to co, ulepszamy teraz Upgraded Titan Clockmana, czy tego tutaj Godly? Myślę, że sobie na początku ulepszmy tego Godly na spokojnie, żeby wam pokazać dokładnie, ile on może bić i jakie Clock Spider może respić, więc sobie go ulepszmy od razu. A, bo wam jeszcze nie pokazałem, ten ziomek w ogóle, ten Shiv, on jest Shiv, szef, jakoś tak, Clockman. Chłop nawala TNT, patrzcie to. Chłop rzuca w kiblarze dynamitami, patrzcie, przypatrzcie się dokładnie, widzicie? Rzuca dynamitami w kiblarze, no to jest przepiękne. Ja wczoraj na Endlessie grałem ich paru, to normalnie zlagowałem giereczkę. Ty, co to za Clock Spider z 200 HP? Co jest, to jest jakiś bug? Czemu on ma 200 HP teraz? No dobra, tu się ewidentnie musiało coś popsuć, albo w upgrade'ach jest coś popsute, ulepszmy go jeszcze raz, no i teraz tu widzę, że git wszystko wygląda. No i będzie trzeba go jeszcze raz ulepszyć, no i teraz ma 300 tysięcy, czajcie to, a maksymalnie może mieć 500 000, taki Clock Spider. Jeden Clock Spider dla przykładu niszczy praktycznie Giant Blind Toileta, a takich małych jednostek to on zniszczy kilkadziesiąt. A to jeszcze nie koniec, bo możemy go ulepszyć na level maksymalny, co robimy teraz. I normalnie 500 tysięcy HP respi te małe Clock Spidery. To tak samo jak inżynier, no to ten szef działa tak samo praktycznie. Tylko jeszcze dodatkowo bije 16 tysięcy damage'a. No i duży ma range 60, cooldown 0,48, no wszystko tutaj widać. I czy ten nasz Clock Spider ma 500 tysięcy? Ma 500 tysięcy HP. Dobra, to teraz ulepszymy od razu DJ-a na maxa i zajmujemy się naszym ultimate'em, bo on jest tutaj najważniejszy na dzisiejszym odcinku. Więc ulepszmy go sobie, z 26 tysięcy bije nagle 44 tysiące. Tylko dzięki DJ-owi tak naprawdę bije troszkę więcej. Ogólnie biłby 40 tysięcy, o ile się nie mylę, ale już na levelu trzecim ma 69 range'a. Powiem tak, jak gracie Endlessa, chłop normalnie całą mapę obejmuje, tyle mogę wam powiedzieć. On dosłownie od respa do mety całą mapę obejmuje, jeżeli ulepszycie go na max, to naprawdę range jest przemocarny. Póki co mamy 15 tysięcy dolarów, ulepszamy jeszcze raz. 75 tysięcy damage'a na 75 range'a i 0,75 sekundy. A i to, co miałem wam pokazać, patrzcie, nie mam nigdzie tutaj postawionego leprikona i ziomek dodaje plus 15% range'a. Tak, ten ultimate dodaje, patrzcie, tutaj też DJ-owi dał i tutaj, no tutaj chyba nie sięga albo szefowi nie może, nie wiem o co tutaj chodzi, ale powinien dawać. Bo ogólnie wszystkim jednostkom daje, więc chyba tu jest jakiś bug albo po prostu temu szefowi się nie da. Ale patrzcie, jak on w ogóle solo niszczy te jedne jednostki. No sami doskonale widzicie, no słownie one-shotuje, a on nie jest jeszcze ulepszony na maksa. I jest tylko jeden, to też jest ważne, żeby dodać. On jest tylko jeden postawiony, to co dopiero na Endlessie, jak postawisz na przykład 10. No dobra, teraz miał duży cooldown. Ulepszmy go sobie na level 5 i jego cooldown wynosi 0,38. I teraz to chłop będzie nawalał bez przerwy, dosłownie. No kiblarz sobie wychodzi z respa, pu i idzie do spanka. Nie, naprawdę, ten ultimate, nie dziwię się, że jest najdroższy w grze, tak, bo to jest najdroższa jednostka w grze, z tego co wiem. Dosłownie on kosztuje 400 do 500 tysięcy gemów. Także naprawdę, Meres, jeszcze raz dziękuję za zaufanie, że dałeś mi tego tutaj właśnie Clocka. No i co widzowie, skamujemy Meresa, łatwo, łatwo, to już dzisiaj jest mój upgraded Titan Clockman. Nie no, oczywiście żartuję, żeby ktoś serio potem nie pomyślał. Przy okazji mamy 30 tysięcy dolarów, ulepszamy go na level 6, bije już 81 tysięcy damage'a i jeszcze to nie jest maksymalny upgrade, dopiero maksymalny będzie za chwilę.
a kosztuje nas on 30 tysięcy i wtedy ten ziomo to już będzie do, nie do zniszczenia po prostu. No co ja mam więc to dawać? Jego się nie będzie dało zniszczyć. No, tylko minusem jest to, że to jest Ultimate. Najdroższa, najrzadsza jednostka dostaje stuny. No ale też się trochę nie dziwię, bo jakby nie dostawał stunów, to on by był zbyt mocarny. Dosłownie, no chłop by był nie do powstrzymania. Więc nie dziwię się trochę, że dostaje stuny, ale szkoda i tak. Dobra, dajcie mi jeszcze tutaj 2000 dolarów, czy dostanę tutaj od tych kiblarzy 2000 dolarów. W sumie to już tysiak nawet. Uwaga, uwaga, i mamy oficjalnie ulepszamy upgrade Titana na level maksymalny. Pół, 110 tysięcy damage'a, 0,38 cooldown. I patrzcie ten range, patrzcie ten range. No czy to nie jest na całą mapę? No dobra, na taką może aż nie, ale na Endlessie to na luzie na całą mapę jest. No chłop obejmuje, no praktycznie całą można powiedzieć, no. Te najważniejsze punkty obejmuje tutaj. Więc range ma przemocarny, 92 range'a. Żadna chyba jednostka w tej grze nie ma takiego range'a jak on. No i co, i tak naprawdę nic więcej tu nie muszę robić. Ja już grę skończyłem. Jeden taki ziomo da sobie radę wykreować całą giereczkę. Zobaczymy też w ile on one-shotuje tutaj bossa. Tego szefa możemy usunąć, chociaż szef szczerze jako godly jednostka. Powiem tak, wczoraj grałem sobie Endlesska. Jeżeli macie samego takiego szefa, to na luzie do 110 wave'a dotrwacie grając tylko nim. Tylko on, Santa i chyba Leprechaunem grałem. I do 110 wave'a dotrwałem na autoskipie, co najważniejsze. On ile autoskipem grałem, więc to jest też gigaważne. Więc naprawdę no ta godli jednostka również jest przemocarna, uwierzcie mi. Dobra, na razie możemy go sprzedać tutaj. Tego DJ-a zostawmy, niech daje tutaj boosty. No i zobaczymy, czy taki jeden ultimatek dałby radę wykreować całą grę. Toxic Mutant Toilet, 1.2 miliona HP, 3 sekundy mijają, niezniszczona. W sumie to zniszczony, sorry. A gdy pojawia się zagrożenie takie jak to mniej więcej, czyli dużo jednostek się przedostaje, no bo faktycznie, no, cooldown 0.40 to wszystkich nie zdąży tutaj zniszczyć, chociaż, wiecie co, może i nawet zdąży wszystkich zniszczyć. Dobra, poczekajmy, ale na pewno użyjemy tego Ultra Time Stopu jeszcze. Dobra, ale w sumie nawet jak idzie dużo jednostek, to on sobie z nimi poradził na ludzie. No patrzcie, szło tyle jednostek i wszystkie tutaj zniszczył. 47 wave, w ogóle on jest piercing, czy mi się wydaje? Tak, on jest piercing, co jest? To patrzcie, patrzcie na te dual clawy teraz, patrzcie to. Będzie jednym hitem wszystkie zniszczy, patrzcie teraz. No, niszcz, halo, wstawaj z uśpienia, proszę cię. Opa, jednym hitem wszystkie zniszczył praktycznie. Dobra, co tego nie wiedziałem, że on jest piercing, no to mega OP. Jeszcze splash damage ma, no elegancko, wszystko mi się tutaj podoba. No dosłownie, no jednym hitem wszystkich tutaj one-shotuje ziomeczek. Dobra, 49 wave, zbliżamy się ku końcu. Jedynym minusem, no to te stuny jego, ale myślę, że tutaj nawet nie trzeba by było używać tego ultra time stopu. Ale użyjemy sobie, żeby pokazać wam jak to wygląda. No tutaj ziomek chce iść dalej, ale mu się to nie uda na pewno. Jezu, nie usypiajcie mi tego ziomka aż tyle razy, no bez przesady. Ja rozumiem tam raz uśpić, dwa razy, ale nie ciągle. On dosłownie co 3 sekundy jest uśpiony. Dobra, 50 wave, czekam aż się zrespi bossik i użyjemy tego ultra time stopa jeszcze raz. No i tak naprawdę myślę, że jak macie jakiego godli, uznajmy, że jeszcze Leprechauna na start plus Santet, to dajecie sobie na luzie radę wygrywać Nightmare'a, to totalnym luzie. Nic więcej nie potrzebujecie, jedyne co tam ziomek przeszedł, ale z nim to nie ma problemu. Przy okazji ultra time stop, no i niech sobie tutaj ziomeczek dokończy robotę. Pyk do spanka jeden, tutaj niszczy kolejnego, tu kolejnego. Massive Bassaw również schodzi w sekundę. No i tak naprawdę zostanie nam boss tylko. Uwaga, ile czasu zajmie pokonanie bossa? No około, nie wiem, 5 sekund, może 10. No i oficjalnie wygraliśmy grę, 17 minut, 0,5 sekundy. Wracamy do lobby. No i dzisiejszy odcinek to w sumie tylko jest takie przedstawienie i pokazanie, jak wygląda i działa ten Ultimate oraz Godly jednostka. Dopiero w kolejnych odcinkach będziemy grali jakiegoś tam Endless, jakiś tam challenge może zrobimy i wtedy pokażę wam jego całą moc, gdy użyjemy ich 5 na przykład albo 10. No wtedy zobaczycie, jak oni potrafią uderzyć. Jeszcze wam tylko nie pokazałem jednej rzeczy, jak zmienia się wygląd, ale myślę, że jak ktoś oglądał, to doskonale widział. Przy okazji zajrzyjmy sobie do mailboxa, widzowie, co my tam mamy w tym mailboxiku dzisiaj, zajrzyjmy sobie szybko. Tutaj mamy Syraut, nie wiem czy dobrze czytam, ale pozdrowieczku, czy nagrywam odcinki z widzami, wiesz co, bardzo rzadko, praktycznie wcale. Tutaj szalony pozdrowionka, tutaj ziomek o dziwnym niku, giga pozdro. Matus, giga pozdrowionka, Brazil, dziękuję ci za 3 creatiki, tu Dawid, dziękuję za creatika, Tomek za dual bata i Kacper za 16 gemów.
Fajne pomysły, powiem tak, może je nagramy, ale aktualnie nie, z racji tego, że właśnie Merez na parę dni tego upgraded Titana Clockmana mi użyczył, więc trzeba jak najwięcej kontentu z nim robić. Możemy sobie jeszcze na koniec zrobić szybki opening tych czterech creatów, ja i tak wiem, że nic nie wyleci, ale zobaczmy. Legenda, tutaj mamy, no nic ciekawego w skrócie. No i dobra, teraz na ekranie macie zwycięzcę, zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie gratuluję i nagrody poleciały mailboxem. A dzisiaj, widzowie, macie do wygrania u mnie coś takiego jak... Jak coś takiego, że mi się jednostki kończą. No właśnie, teraz tak patrzę i mi się jednostki kończą. Dobra, jedna osoba wygrywa upgraded kamera Spidera. Jeżeli chcecie wygrać, napiszcie ważnik w komentarzu. No i na następnym odcinku wybierzemy sobie zwycięzcę. A propos zwycięzców, bo ja teraz, widzowie, nagrywam odcinki na zapas, to na każdym odcinku nie będę pokazywał, kto wygrał. Po prostu będą zwycięzcy w komentarzach podawani. Więc zawsze pamiętajcie, jeżeli nie wiecie, czy wygraliście, zobaczcie sobie do komentarza. Od kolejnego odcinka, tam przez 5 odcinków, będą w komentarzu zwycięzcy pokazywani. Taka tylko rzecz dodatkowa, informacyjna. Póki co to na tyle, dzięki serdeczne za oglądanie, życzę wam wspaniałego dzionka i co? Siemanu!